Suchowola, miasto na Podlasiu w powiecie sokólskim. Założona jako wieś królewska w XVI wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1777 roku. Osada była położona przy szlaku handlowym z Mazowsza do Grodna. Nazwa związana jest z powstaniem na tak zwanym suchym korzeniu, to jest na zrębie, drugi człon wola oddania wolnego czasu na spłacenie czynszu i innych należności. Dwa lata przed uzyskaniem praw miejskich królewski astronom i kartograf Szymon Sobierajski ustalił, że Suchowola stanowi geograficzny środek Europy. W parku miejskim ustawiono głaz ze stosownym napisem. Herb Suchowoli składa się z dwóch części. Na górze łuk papieski, a na dole wizerunek konia sokólskiego. Rasa ta została wyhodowana około 100 lat temu w Sokółce. Nad pomnikiem góruje łuk papieski. Stanowił on część ołtarza polowego, przy którym papież Jan Paweł II celebrował mszę świętą w Białymstoku w 1991 roku. Łuk ma 43 metry rozpiętości, 22 metry wysokości i waży 18 ton. Dwa lata później został przeniesiony do Suchowoli. W mieście jest klasycystyczny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Świątynia została wybudowana w latach 1879-1885 według projektu architekta Jakuba Fordona z Grodna. W czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli fasadę główną świątyni oraz dwie wieże. Odbudowany po wojnie, a w latach 1992-1997 kościół przeszedł generalny remont, między innymi w trakcie którego stropy drewniane zostały zastąpione nowymi, żelbetowymi stropami. To właśnie w tym kościele, w dniu 16 września 1947 roku, został ochrzczony błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony 14 września w pobliskiej wsi Okopy. W latach 1961-1965 uczęszczał do liceum w Suchowoli. Po maturze 24 czerwca 1965 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, po czym po roku studiów został skierowany do wojska. Przez dwa lata służył w jednostce o zaostrzonym rygorze w Bartoszycach. Tam stracił zdrowie. Na terenie kościelnym znajdują się symboliczne groby księdza Jerzego Popiełuszki i księdza Stanisława Suchowolca, byłego wikarego w parafii w Suchowoli. Ksiądz Jerzy po raz ostatni, żegnając się z rodziną, wypowiedział słowa: „Mamo, nie martw się, bo gdyby nie daj Boże coś mi się stało, to przecież Staszek mnie zastąpi”. Ksiądz Stanisław Suchowolec po zamordowaniu w październiku 1984 roku księdza Jerzego już od listopada tegoż roku odprawiał mszę za ojczyznę. Założył izbę pamięci zamordowanego, a na cmentarzu wybudował jego symboliczny grób. Był opiekunem duchowym jego rodziców. Z jego inicjatywy przed kościołem w Suchowoli stanął drewniany krzyż, na którym znalazła się informacja, że księdza Popiełuszkę zabili pracownicy SB. Mocno zaangażował się w działalność niepodległościową.
Służba bezpieczeństwa nie darowała mu tego. Był zastraszany. Kilkakrotnie funkcjonariusze SB dokonywali na niego zamachów. W styczniu 1989 roku został przez nich zamordowany. Miał wtedy niespełna 31 lat. W dniu 10 października 2010 roku relikwie błogosławionego księdza Jerzego zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym ołtarzu znajdującym się w lewej nawie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.